otrzymaliśmy informację o grobie wojennym, w którym miał spoczywać żołnierz i Niemiec cywilny. No i w trakcie odsłaniania okazało się, że informacje były prawdziwe, ale niepełne, ponieważ nie dwa, a pięć szkieletów skrywała jama grobowa i przy szczątkach ujawniliśmy takie przedmioty, które potwierdzają tę teorię, mianowicie przedmioty pochodzenia niemieckiego, dominujące przedmioty wojskowe, takie jak guziki i tak dalej, nawet przepisowa prezerwatywa. W jamie grobowej archeolodzy wojenni z pracowni Pomost znaleźli także zegarek, sygnet i grzebień. Przy szczątkach nie znaleziono żadnych znaków tożsamości. Prace przy odsłanianiu zbiorowej mogiły trwały jeden dzień. Ze względu na zalesienie terenu nie można było użyć ciężkiego sprzętu. W ręcznym odgarnianiu warstw ziemi archeologom pomagali więc pracownicy nadleśnictwa Trzcianka oraz praktykanci. Ekshumowane szczątki zostaną pochowane w kwaterze wojennej poznańskiego cmentarza na Miłostowie.